Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Przepraszam, że jeszcze raz występuję w tej sprawie, ale ja nawet specjalnie pana nie atakowałem, panie senatorze Czarnobaj. Ja po prostu jestem o tyle lepszej sytuacji od pana, że ja fizycznie, łącznie kilka godzin w czasie antenowym z trybuny sejmowej przestrzegałem, co będzie z prywatyzacją banków, co będzie z otwartymi funduszami emerytalnymi, co będzie z narodowymi funduszami inwestycyjnymi, bo tak się to nazywało. Wszystkie te trzy kwestie zostały rozwiązane w najgorszy z możliwych sposób. I ja się boję, że nie ma uczciwych dzisiaj intencji. Że nie ma dzisiaj uczciwych intencji, no bo gdzież był nadzór, jak rodziła się sprawa Amber Gold? A gdzie był, jak wiadomo było, że otwarte fundusze emerytalne prowadzą, rujnują finanse publiczne i jednocześnie transferują ogromne pieniądze na zewnątrz? Gdzie był? Wiecie państwo, ile wyszły w przybliżeniu oczywiście pierwsze emerytury wyliczone z otwartych funduszy emerytalnych? A około 100 zł. I teraz państwo, czyli podatnicy polscy, będą musieli za to zapłacić, a ci, którzy zarobili na tym miliardy, czytaj, firmy zarządzające, czyli obce banki w Polsce, umywają ręce i rozlegają się dzisiaj głosy, że trzeba unaradawiać banki, czyli te wydmuszki kupować. Oczywiście na koszt polskiego podatnika. A ci wszyscy, którzy za to ponoszą odpowiedzialność, znów naganiają do takich rozwiązań, jak widzę w tej ustawie. No. I panie senatorze Czarnobaj, dlatego pozwalam sobie o tym mówić, bo za mną nie stoi żadna fikcja, tylko elementarna prawda. To były fakty, które kosztowały budżet, finanse publiczne, naród, państwo. No straszliwe straty i nikt za to nie poniósł żadnej odpowiedzialności. Nikt nigdy. A SKOK-i akurat, no, to nie jest jakaś normalna opieka, bo objęcie funduszem gwarancyjnym, proszę bardzo, ale po co te dodatkowe historie tam? Zabezpieczające możliwość uczynienia przez nadzór finansowy z tą instytucją, co będzie chciała i kiedy będzie chciała. No po co? No po co? Dlaczego na to pytanie nie odpowie? Jakby intencje były czyste, to by tego nie było, bo nie ma takiej potrzeby, bo nie ma tam żadnego zagrożenia, bo tam jest realny kapitał. Tam te kilkanaście miliardów oszczędności Polaków istnieje. Instytucja ta nie prowadzi żadnej spekulacji, ryzykownej gry, która mogłaby doprowadzić do tego, co się stało w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w ogóle we współczesnym świecie. I nie ma takiego ryzyka, które wymagałyby jakichś szczególnych, dramatycznych działań. Natomiast takie ryzyko było i jest w innych podmiotach, które nie cieszą się specjalnym zainteresowaniem odpowiedzialnych instytucji, a powinny. Bo przecież to nie jest tak, że ta instytucja za nic nie odpowiada. Bo gdzieś ktoś coś zaniedbał, gdzieś nie doszło do odpowiedniej kontroli w odpowiednim czasie, gdzieś nie wyciągnięto odpowiednich wniosków w odpowiednim momencie. Skutki są po prostu tego negatywne. Dziękuję bardzo.